Witam wszystkich bardzo serdecznie. Sunlight Tarot, tarociska Fortuna kłania się. Dzisiaj horoskop tygodniowy, bliźnięta waga, wodnik, znaki powietrza. Zaczynamy od bliźniąt Tarot. Kochani, jak zwykle najpierw, potem karty dopowiadające dzisiaj Lenormand. Zaczynamy, zobaczymy jaki to będzie tydzień. Od 7 do 13 października, bo nie powiedziałam. Dobrze, zobaczmy. Co u Was? Poniedziałek, jest tutaj dużo spraw karmicznych z przeszłości, mogą być sprawy urzędowe, sądowe, egzaminy dla niektórych. Na pewno dzień będzie pełen wrażeń, ale też, moi drodzy, tu sobie pozałatwiacie ważne sprawy w poniedziałek. We wtorek dużo pracy, ustalanie strategii, planowania, dla niektórych badania lekarskie, moi drodzy. Też niektórzy mogą dowiedzieć się o spadku przy tych kartach. Środa, kochani, miłość i oczywiście dużo duchowieństwa, ochrona z góry, na pewno dobry dzień, bardzo ciekawy. Ze wszystkim sobie poradzicie. Tutaj są, moi drodzy, dla Was sprawy bardzo dobre, ponieważ będą oznaki miłości, szacunku. Ktoś Was doceni. W czwartek będzie przeciążenie, dużo obowiązków. Ta dziesiątka buław tak wyskoczyła jak Filip z konopi tutaj po tym pięknym asie kielichów, ale trzeba będzie sobie dać radę z obowiązkami. Nie bierzcie za kogoś pracy. Kończycie trudny etap w Waszym życiu w czwartek i rozpoczynacie piękny etap w piątek. Mag mówi o kreatywności, działaniu i wielkich możliwościach. Wszystko, co magiczne i piękne, może się Wam przydarzyć. Możecie zapoznać nową osobę, podpisać dobry kontrakt, umowę. Możecie oczywiście tutaj jakieś pieniądze zdobyć. Także jest wiele możliwości. I w sobotę widać materia bardzo dobra, dobry stan finansów właśnie, zadowolenie. Praktycznie będziecie do życia podchodzić, zaplanujecie sobie obiadek, zakupy i wszystko wykonacie i zostanie pieniędzy w portfelu w sobotę. Choć trudno w to uwierzyć w tych czasach, prawda? Jak się idzie na zakupy, żeby coś zostało. W niedzielę radość, goście, świętowanie. Podejrzewam, że w domku będziecie się cieszyć i radować. Jeść dobre jedzenie. Możecie też być zaproszeni do restauracji, oczywiście. Moi kochani, tutaj jest dużo ochrony z góry, dużo radości. Dbajcie tylko o plecki, o kręgosłup, gardło, krtań, alergie, pęcherz, układ moczowy. Tutaj, moi drodzy, szykuje się jakaś krótka podróż z dziećmi, z dzieckiem, która da Wam radość. No dobrze, bardzo ładny tydzień dla bliźniąt. I teraz będziemy przechodzić do wagi. Od 7 do 13, tak, waga. Uwagi, poniedziałek jest takie zatrzymanie, zablokowanie. Coś tam może się przesunąć na kolejny dzień, ale dacie radę. Tutaj jest takiego troszeczkę wycofania, też liczycie na siebie. We wtorek jest praca, ustalanie strategii, dużo działania i na pewno waga jest tutaj w dobrej formie. We wtorek już jest pokonana jakaś przeszkoda, widać, także dajecie radę, możecie też robić jakieś badania profilaktyczne, lekarskie. W środę karta odrodzenia. No, gdzieś się wybierzecie, gdzie będzie dużo osób, to może być jakiś urząd, to mogą być jakieś publiczne spotkania.
Także, moi drodzy, ważne sprawy, nowe projekty zaczynacie w środę również. Mogą być związane z zawodowo, ale też, moi drodzy, czasem chcecie wybrać się gdzieś do muzeum w środku tygodnia, czy gdzieś na jakiś koncert, też to jest możliwe. W czwartek tutaj jest dominacja, ale też idziecie, rozwijacie się o poziom wyżej, mogą być jakieś spotkania, zebrania w pracy. Tu oczywiście dużo rozmów. W piątek jest bardzo dobry rozwój, ale też i spełnienie marzeń. Jeśli czuliście się gorzej, możecie wyzdrowieć. Jeśli macie jakieś plany na kupno czegoś, możecie sobie kupić drogą rzecz również w piątek. Tu wasze marzenia się spełniają. Jest, moi drodzy, pogodzenie się z kimś. Także w sobotę jest umiarkowanie, karta oczyszczania. Czujecie się lepiej, może macie jakąś też dietę, która przynosi wspaniałe rezultaty. Możecie się z kimś zaprzyjaźnić, pogodzić, spędzić czas, moi drodzy, bardzo miło. W niedzielę również jest wyjście gdzieś na zewnątrz, dynamiczna niedziela. Bardzo dużo osób koło was, ale też możecie się wybrać na jakieś spotkania, randki i do kina. Jakieś takie fajne tutaj, moi drodzy, sytuacje się pokazują. Bardzo dobry tydzień, wspaniały, poczujecie ulgę, poczujecie radość życia, dbajcie o siebie nadal, bo tu widać, no bardzo ważny tydzień, naprawdę, widać zadbanie, może was lekarz pochwalić, że tutaj macie dobre badania lekarskie, no tutaj układ moczowo-nerkowy, oczy, uszy, głowa. Uważajcie na takie narządy i ręce. Dobrze. Karta Słońca. Wiele radości, szczęścia, polepszenie zdrowia i też zadowolenie z mężczyzną. Jest jakaś radość. Możliwe, że poprawa zdrowia partnera także. No dobrze, kochani, bardzo ładnie to wszystko wychodzi. Teraz karta wodnika. Karta. Teraz horoskop dla wodnika od 7 do 13 października. Zobaczmy, co u was. Poniedziałek tutaj jest zawieszenie, troszkę przemyśleń. Wodnik będzie się zastanawiał nad wieloma sprawami, nad sensem życia, ale pamiętajcie o tym, że dacie sobie radę, tak? Tutaj możecie wspominać też przeszłość i myśleć o przyszłości. Takie, moi drodzy, chwilowe zawieszenie, przeczekanie, nie podejmujcie decyzji w poniedziałek. We wtorek królowa kielichów jest empatia, miłość koło was, dobra osoba, życzliwa kobieta, dobre rady i jest szczęście, zadowolenie. W środę troszkę przemyśleń też, nie ma takiej chęci do pracy. Możecie czuć się troszeczkę gorzej, czy słabiej fizycznie, czy psychicznie. Jest za dużo obciążeń, ale to szybko minie. Pamiętajcie, nie zbaczajcie ze swojej ścieżki, tylko idźcie dalej, działajcie. Bo już w czwartek jest mężczyzna zaradny. To może być wasz szef, to może być ktoś, kto jest na stanowisku. Jakieś projekty finansowe, wspólne działanie, pomoc na dłoń w finansach. Otrzymacie jakiś przelew, jakąś premię w czwartek. W piątek również jest
jest dobry czas, owocny finansowo szczególnie. Zaczniecie nowy projekt i oczywiście tutaj też jest szansa na wynagrodzenie. Czasem niemałe przy paziu monet. Także na pewno finanse się polepszą. W sobotę troszkę blokady, wycofania, bardziej życie wewnętrzne, będziecie przemyślać, rozmyślać, robić taki rachunek sumienia w sobotę, a w niedzielę też oczywiście tutaj jest dalszy ciąg oczekiwania na zmiany w waszym życiu, także będziecie oczekiwać i będziecie się zastanawiać. Pamiętajcie o tym, żeby, moi drodzy, tu nie brać do siebie słów, które mogą paść w niedzielę, bo oczywiście ktoś może niechcący palnąć jakąś, moi drodzy, głupotę, a wy weźmiecie to do siebie. Także ja myślę, że jest dobry tydzień, bo już są zmiany. Dbajcie o swoje zdrowie, szczególnie nogi, kości, kolana tu się pokazują. Bóle głowy, oczu, uszu. Dbajcie o siebie, a będzie dobrze. No cóż, tutaj będziecie planować, kochani, podróż, ale planować dopiero, rozmawiać. Ta podróż może jeszcze nie dojść do skutku, też ktoś z daleka może się do was odezwać z jakimiś plotkami, fałszywymi informacjami, w które nie musicie koniecznie wierzyć. Także, moi drodzy, to tyle dla was. Ja was bardzo gorąco pozdrawiam, życzę wspaniałości w tym tygodniu, wszystkiego dobrego, do usłyszenia w kolejnych filmach.